Cześć, siema. Pokażę Wam, jak kopiować przedmioty w Dead Island Riptide Definitive Edition. Podejrzewam, że działa to też na PlayStation 3. Ja gram na PlayStation 4 i tu Wam to pokażę. Jak kopiować granaty, koktajle Mołotowa, bronie. Można się szybko wzbogacić w ten sposób. Kopiować sobie najdroższą swoją broń i sprzedawać. A więc tak. Po naciśnięciu R1 musimy mieć wszystkie sloty z kółka zapełnione. Jak widzimy, ja mam zapełnione. Po czym wybieramy ręce, wchodzimy w ekwipunek. Tą rzecz, którą chcemy skopiować, musimy mieć tylko jedną taką rzecz przy sobie. Wchodzimy w ekwipunek. Ja kupuję Maczuga Dragon. Naciskamy trójkąt, wrzucamy broń na podłogę. Po wyrzuceniu naciskamy kwadrat i przytrzymujemy go 5 sekund. Naciskamy i trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I puszczamy. Podchodzimy do Henry'ego. Naciskamy kwadrat. Przerzucamy tę broń na prawą stronę X-em. Jest na prawej stronie. Później znowu przerzucamy X-em na lewą stronę tę broń, którą chcemy kopiować. Jest na lewej stronie. Proszę bardzo. Wychodzimy trójkątem, kółkiem, przepraszam. I mamy tę broń w ręku. Po wyjściu od Henry'ego z plecaka naciskamy trójkąt i przytrzymujemy. I w ten sposób kopiujemy tę broń. Proszę bardzo. Tak to wygląda właśnie. Przytrzymujemy i puszczamy w trójkąt. Trójkąt. Przytrzymujemy i puszczamy. Przytrzymujemy i puszczamy. Przytrzymujemy i puszczamy. I tak można do 80 rzeczy naraz mieć na ziemi. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie, udostępniajcie, pozdrawiam, cześć.